Proszę Cię, usłysz mi. Kto podjął tą decyzję? To jest cyrk. Ale ja by tego nie wymyślił. Zrobisz coś dla mnie. Jestem uniżonym Twoim sługą. Służ mi, bo płacę Ci. Daj rękę, pocałuję jeszcze. A, właśnie zauważyłem strażniczki, zobaczcie. Co trzeba zrobić, żeby być tego obciążonym jak pan? Dzień dobry, macham im teraz, macham, popatrz, popatrzcie się, widzicie, no wziąłem machanie. No, także jestem przed urzędem dzisiaj w okularach. Z ważnego powodu, a zanim zacznę, to wam powiem, że warto nagrywać takie wstępy, na przykład po co idę teraz do urzędu. Bo wiecie, to w pewnym sensie ktoś ci zawsze może zrzucić, pan z niczym nie przyszedł i pan nic nie wynosi i pan przeszkadzał, więc ja tutaj zauważyłem, że od pewnego czasu ja nagrywam po co przychodzę, ale ewentualnie do kogo, w jakim temacie. Więc dzisiaj idę do Magdaleny, jak nie będzie Magdaleny, do Straży Miejskiej lub do Karoliny, tak, i z papierami, no to tyle wstępu. Czyli, że tak powiem, cokolwiek by mi zarzucili, że im przeszkadzam lub nie wnoszę, to właśnie powiem, mam przez chwilę te watyczka. I wnoszą jeszcze, że tak powiem, w ramach, proszę Państwa, dowodów, bo lubią dowody, więc tworzę dowody, bo dowody są tworzone. Są kwestią perspektywy, a nie ogólnego sensu, proszę Państwa, jakim jest niezmienne prawo istnienia. To już było mówione. No, dlaczego tak jest, a nie inaczej? O, patrzcie się. Widziałem pana, który przekręcał klucz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A gdzie, która jest godzina? Nie mam zegarka. Proszę pana, pan przeprosi sobie opuszczę. Proszę, która jest godzina? Może urząd jest otwarty? 12. Pan, jaki jest pan? Urząd dalej. Nie, proszę pana... To proszę zadzwonić tam po koleżankę. A pan dlaczego wchodzi, ja nie mogę? Bo pan, proszę. Ale ja, urząd jest otwarty? Przepraszam, urząd jest otwarty? Na siłę pan zamknął. Mogę wiedzieć, dlaczego urząd jest zamknięty? Proszę pana, dlaczego urząd jest zamknięty? A pan pracuje w urzędzie. Znacie, takiej paranoi to ja się jeszcze nie spotkałem i to było przygotowane, zgadnijcie dla kogo? Dla wszystkich, słuchajcie, zaraz zobaczymy, jak pani wejdzie. Ktoś tu wchodzi co chwilę, widzicie, a pan tutaj stoi, zobaczcie się. No. Dzień dobry. A przepraszam, pani tu pracuje może? Czy pani tu pracuje, przepraszam panią? Pani tu pracuje? Tak. A mogę wiedzieć, dlaczego urząd jest zamknięty w tej chwili? No nie wiem. A może, przepraszam bardzo, a pani chce wejść do budynku teraz? Może pracować? Czy nie pracuje pani? Chwileczkę, może się pani przedstawić? Z kim rozmawiałem, miła pani? Mogę wejść? Szanowna pani, pani macie tajne klucze? A czy ta pani w ogóle może obsługiwać klucze, słuchajcie? Czy można każdemu pracownikowi dać klucze? Nie patrzcie się teraz, nikt ze mną nie będzie rozmawiał, popatrzcie się. Może pan do mnie podejść, poprosić jakiegoś tu pracownika? Sprawnie. Chciałem wejść do urzędu, mówiłem, no, nie będę się powtarzał. Proszę pana, chce pan dowiedzieć się już panu? Nie, proszę poprosić, do mnie tu poprosić, bo ja tu przyszedłem do urzędu osobiście. Niezła jaja, co? A te okulary po co mi są? Bo to miałem wytłumaczyć, po co mi są te okulary, bo tutaj jest ciemno i w takim oświetleniu to bardzo rozjaśnia. Rozjaśnia też ci umysł po prostu, jeżeli chodzisz w takich barwach bardziej żółtych, jeżeli wchodzisz w ponury klimat, no nie? Czyli weszliśmy dzisiaj, widzicie, gdzie weszliśmy? Do urzędu. No, o 12:10, popatrzcie się. Samo południe prawie. Proszę bardzo. Tak, daty widać, wszystko widać, proszę bardzo. No. A tutaj mamy potwierdzenie, proszę bardzo. Ja mówię, dzisiaj zbieramy dowody, proszę Państwa. Drugi egzemplarz pokazuje nam to samo. Czy pan może pracuje w urzędzie z urzędnikiem? Nie pracuję, chciałbym wiedzieć. Już, proszę pana. No, a jak pan wszedł może? A ja wszedłem o czasie. A teraz jest to zamknięte już? Pana wpuściłem, bo ma pan sprawy do załatwienia. Ale teraz jest zamknięte według pana? Proszę pana, proszę mi powiedzieć, w jakiej pan sprawie... A teraz, a mogę z panem chwilę porozmawiać, bo pan jest mieszkańcem Jaworzna może?
Jestem, ja prowadzę, mogę słuchać. Ale Bogiem. No bo widzi pan, taka jest dziwna sytuacja, bo pan był w urzędzie, a ja, ale dobrze, chwileczkę, chciałem poznać może perspektywę mieszkańca Jaworzna. Dziękuję. Też bym chciał wyjść, chciałbym być tak obsłużony jak pan. Ale co trzeba zrobić, żeby być tak obsłużonym jak pan? Co trzeba zrobić, żeby być tak obsłużonym jak pan? Mam na imię Rafał Stępniak, dzień dobry. Dzień dobry. Udzieli mi pan krótkiego wywiadu? Proszę pana? Dobrze, pan nie miał ochoty. Nie miał ochoty, widzicie, a został. To jakby nie miał ochoty, popatrzcie się, to by sobie poszedł, uciekał. To by nic nie powiedział, uciekłby, po prostu uciekłby jak przed dzikim zwierzęciem, widzicie? A pan mniej więcej wiedział, czy będzie rozmawiał, wiedział w jakim temacie. Wiedział, że temat społeczny, temat mój, temat jego. To nie było zachowanie odpowiedzialne, niestety. Przepraszam, mogę panią którąś prosić tutaj do mnie? Proszę bardzo. Ale nie tak daleko, proszę panią. Mogę prosić... Patrzcie się, jak oni się pięknie rejestrują. Popatrzcie się. Proszę bardzo, po to co pan chciał? Może pani do mnie podejść, bo tu mam mikrofon. Nie będę, bo pan na mnie pani czeka, że tak pan nabiera. Patrzcie się. Powiem wam, że ja dzisiaj to ja bym, słuchajcie, nie kupiłbym w życiu żadnej broni, pistoletu, tylko dobrą kamerę jeszcze z lunetą i z porządnym mikrofonem takim, wiecie, żeby tam zbierało, dosłownie. Dzisiaj prawdziwy cowboy to jest, słuchajcie, naprawdę z materiałem, który wygląda na profesjonalny materiał, tak. No i wtedy dopiero możesz się pobawić, wiecie, w prawdziwą reporterkę urzędową. W czasie można powiedzieć Armagedonu. Zamknięta? Wie pani, mnie nie chcą puścić, panią nie wiem. Nie wiem. Co pani o tym myśli, że jest godzina 12.15, a urząd jest zamknięty? A żaden pracownik do mnie nie chce podejść, widzi pani? To nie wiem, czy z panią mogę rozmawiać. Pan nie żartuje teraz? No mówię poważnie. Przecież otwarty urząd jest, tam pracują. Widzi pani, jak się kręcą? To jest niemożliwe. No to co z tym zrobimy? Dlaczego jest zamknięty? Proszę pani, daje tych pani widziałem. Niech pani nie słucha, niech pani nie słucha, bo nie musi pani odpowiedzieć na takie pytanie przy bramie, bo pani normalnie wchodziła. W ogóle dlaczego państwo zamknęli? Który pani sobie wydział? Nie pani nie odpowiada. Ale dlaczego pani zamknęła wydział? Proszę dlaczego pani zamknęła te? Z czyjego polecenia? Z prezydenta miasta? No to proszę powiedzieć. Z polecenia prezydenta. Nie, proszę pani, z polecenia. A z czyjego polecenia? Dziękuję pani bardzo. Czyjego polecenia? Dziękuję pani bardzo. To bardzo mądry ruch pani zrobiła. Bardzo mądry ruch pani zrobiła, naprawdę. Bardzo pani dziękuję. Co to za legitymowanie mnie, gdzie ja idę, po co? To jest skandal, przepraszam. Ja sobie odpalę drugi sprzęt. Ja bym mogła jako komendę sobie zatrzeć. Proszę pani. No widzi pani? Nie, proszę pana, to nie jest pana sprawa, co ja mam do załatwienia. Pani jednak jest, bo ja... No to chyba nie do końca. Zaraz zobaczymy. A dlaczego ten pan, dlaczego ten pan wszedł? To jest pracownikiem, proszę pana. No ale jest otwarty, przecież to jest urząd otwarty. To teraz wy pracujecie w zamknięciu? Chce pan z kimś rozmawiać z urzędu? Z panem i z urzędu, proszę bardzo. Z najwyższym z urzędu. Z którym... Ten, który... Z jakim działem pan chce rozmawiać z panem? Chcę z tym, kto podjął tą decyzję, żeby pan wykonał to polecenie. Z przełożonym pana. To na główny budynek. Nie, bo pan jest tu. Proszę mi go sprowadzić. Nie, ja nie sprowadzę pana. Nie, ja dzwonię do sekretarki prezydenta. Bardzo dobrze. Jeszcze może do prasy. Bo to... No to są, widzi pani, jakieś jaja, a wie pani skąd to się zaczęło? Bo ja do nich zacząłem przychodzić, widzi pani, w takich sprawach zwykłych, ludzkich. Jak przychodzę do nich z kamerą, to zamknęli urząd, widzi pani? Znaczy to jest moja wersja, a ich wersja, to się zobaczy. Pan działa może w jakimś w kierunku moim? Proszę pana, działa pan w celu wyjaśnienia mi tego? Czy podjął pan jakiś ruch? Nie mam karty. No to dlaczego, a dlaczego ja mam pana wpuszczać? Dlaczego? Nie widzisz zapalić? Teraz nie. Okej. Ale zaraz, chwila. Tu było przekazanie karty, chwileczkę.
No przekazanie karty. No to co? No to to właśnie. Dobra. No to to. No to, no to to. I co teraz? Przedstawi mi się pan? No nic, właśnie. Co ci się zrobię? Nic. No i co, jak się wyjaśnisz? Jak to wyjaśnisz? Papierosek zwyciężył, tak? Daj mi klucze. Następny, daj mi klucze, on daje klucze. Patrzcie się. Daj klucze. No, to jest urząd właśnie. Pozdrawiam pana prezydenta. No niestety zajęty jest na razie cały czas numer. Ale już jest. O, zajęty. Jak się nie dodzwonię, to ja tam pójdę. No to możemy iść razem. Jak się nie dodzwonię, to ja tam pójdę. No bo u góry jest straż miejska, wie pani, to jak wezwać straż miejską? Prowadzi pan jakieś czynności? Pani chciała rozmawiać? Ja chciałam rozmawiać z osobą, która wydała zarządzenie o zamknięciu drzwi, właśnie dzwonię do, żeby mnie połączyli z prezydentem miasta. Pan mnie to straży. Żebym ja na stare lata nie mogła wejść, załatwić sobie swoich spraw. Ale czy do Straży Miejskiej, bo do nas dzwonili... Słyszała pani wyraźnie. Ja zrozumiałem, że pani chciała rozmawiać z kimś, kto dał zarządzenie. Nie, słyszał pan to dwa razy. Proszę to załatwić teraz. Wezwać tego, kto... Ona kazała to zamknąć. Proszę wykonać teraz natychmiast. Liczony jest panu teraz czas na działanie. Czy to ma sens? Pan się śmieje tutaj? Proszę pana, czy zacznie pan działać w tym kierunku? Zacznie pan działać w tym kierunku? Jak się pan może się panu przedstawić? 022? Imię, nazwisko pana proszę. Szanowny panie. Przyszedł pan do nas. To jest cyrk. Czy ja mogę też, bo to będziemy mieć wspólną relację? A pani w jakiej sprawie chciała ze strażą miejską? Nie, nie w straży. A w jakiej sprawie? Bo dzwonili do... mnie się zapytasz? Nie mówię, w jakiej jest sprawie. Wie pani co? Mnie ignoruje. Do nas, to chciałem się dopytać. To co ty? Dzień dobry, przepraszam. Pani Dzień dobry, moje nazwisko, Anna Smith. Dobra, to pamiętam. Dzień dobry. A dlaczego? Normalnie by wniósł, tak? A dlaczego na portier nie to daje? Dlaczego? To jest własność służb prawnych, dobrze? Oni przyjdą. To z samochodu. Wzywam pana. Dobra, ja to później. Wzywam pana do działania. Wzywam pana do działania. Wzywam pana do działania. Wzywam pana do działania. No wzywam cię do działania. Masz mi służyć, strażniku miejski, wzywam cię do działania. Pomożesz mi klęknąć przed tobą? Proszę cię, usłysz mi i daj mi urzędnika, który zamknął przede mną drzwi. Proszę cię. Błagam. Proszę pana, ja nie jestem księdzem. Zrobisz coś dla mnie. Jestem uniżonym twoim sługą. Służ mi, bo płacę ci. Daj, rękę pocałuję jeszcze. Halo? Dzień dobry, firma Hołsa. Ale nie w tej... Nie w tej chwili. Co jest? Pani do mnie zadzwoniła, w czym mogę pomóc? Proszę pana, na słóweczko proszę, pracownika proszę tu poprosić do mnie. Szanowny panie, pracownika proszę jakiegoś, przełożonego,
pan podchodzi, idzie sobie, pan sobie idzie tak. Fajna praca, nie? Patrzcie, ja też teraz pracuję. Zobaczcie, jak ja pracuję, patrzcie. Załatwiamy sprawę teraz z panem właśnie, gdzie? Patrzcie, tak się załatwia sprawę z panem. Patrzcie, ile załatwiłem już z nim. Ja sobie go nagram, jak on chodzi, żebyście widzieli ten chód, proszę państwa, bo to są niezapomniane czasy. To Bareja by tego, słuchajcie, nie wymyślił. Bareja by tego nie wymyślił. Jak masz na imię? Mam na imię Rafał. Pogadamy? Pamiętaj, że myślałeś o na przykład, co by cię spotkało, na przykład, czy byś był na wolności po czymś takim, czy raczej byś w więzieniu siedział po czymś takim? Myślałeś na przykład w tych kategoriach? Ile pieniędzy zapłacisz? Dadzą ci wyrok? Popatrz. Właśnie teraz wyrok na siebie nakładasz, kolego. To jest właśnie wyrok, popatrz. Widzisz, widzicie? To można by powiedzieć, że ten człowiek jest bardzo zrównoważonym człowiekiem, kiedy tak spaceruje, prawda? Bo takie spacerowanie kojarzy nam się z czymś. Popatrzcie się. No można powiedzieć, że jest noc, ciemna noc, nikogo nie ma. No i sobie pan tutaj widzi zwiedza, ogląda, widzicie, on sobie tak czyta, nie czyta, nudzi mu się po prostu, widzicie, w pracy ewidentnie. No właśnie, a stoi tu po to, żeby tylko wpuszczać chyba niektórych. Właściwie po co tu stoisz, mogę wiedzieć? Dlaczego tutaj pilnujesz, słuchaj, jak tu się nic nie dzieje? I przedstaw mi się, proszę. Mam na imię Rafał Stępniak. Proszę, teraz ty. Widzicie? Popatrzcie się. Można powiedzieć, że pan uważa mnie za ducha w tej chwili. Widzicie? To jest działanie nieodpowiedzialne. To jest typowo działanie nieodpowiedzialne tego pana. Jak mówię, tutaj się nie nabierajcie na jego chód swobodny, bo on wygląda jak typowy taki spacerowicz, zrównoważony człowiek. A właśnie to jest, pokazuje wewnętrzną nierównowagę, kiedy się tak zachowuje, widzicie? Bo człowiek odpowiedzialny odpowiada, a nie chodzi spokojnie. Widzicie, to nie jest odpowiedzialne chodzenie spokojnie. Więc pamiętajcie, nie dajcie się nabierać tutaj na pana. Możesz mi się przedstawić? A ja zobaczcie się, jak zacząłem mówić o chodzie, zobaczcie, że on jak zrobił fajnie, nie? Szedł spokojnie, a potem jak już drzwi, to on powinien też w takim samym chodzie, widzicie, przejść przez te drzwi, jak królowa. A tutaj się okazuje, widzicie, że on nie przyszedł jak królowa, tylko on szedł, a potem przyspieszył. Słuchajcie, to jest czysta psychologia na paranoikach. No, widzicie, ja się cieszę z tego, że spotykam taką paranoję, bo to szybciej wyjdzie wszystko na stół, pamiętajcie. No, gdzie pani też się nie podoba tutaj? No, nie wiem, ponoć decyzja ja myślę, że taką sprawę to bym chyba na pierwszej wykandzie wygrał. Jeszcze nie musiałbym nic za bardzo opisywać, nie? No, kto za to? Powiedzcie mi od razu, kto jest za to odpowiedzialny. Ja mówię, pierwszy Paweł. Paweł, bo to jest jego urząd. Urząd jest zamknięty i nie chce być otwarty. Widzicie, nie chce być otwarty, popatrzcie się. Wiecie, a popatrzcie się, a na zewnątrz wydaje się, jakby się nic nie działo, popatrzcie się. No nie, tylko chodzi o to, że wiesz, że teraz czekasz na mnie, a ja... Wiecie, na zewnątrz jest, ludzie są tak chodzą, mówią, że to takie wszystko działa, takie tak wszystko funkcjonuje, że to jest w ramach i granicach. A tutaj sami widzicie, proszę bardzo, ramy i granice, to tak, o. Widzicie, oni są tam w ramach i granicach, można powiedzieć w tym zamknięciu. Czy ja jestem poza ramami i granicami teraz? Widzicie, ja się nie mogę dostać do prawa, nie mogę dostać się do człowieka, do nikogo. To jest, widzicie, separacja, unieważnienie, odrzucenie, projekcja na mnie, paranoja, racjonalizacja i uzasadnienie. Widzicie, oni nie mogli inaczej przetrwać ze mną. Straż nie działała, policja nie działała. Lekarze nie działają. Ja sobie nie życzę, żeby tam mnie nagrał i gdzieś w sieci. Ale to będzie w sieci. Ale nie będzie, ale, bo ja sobie nie życzę. Ale to będzie w sieci, no widzi pani. Ale to, nie, dlaczego pani nie powiedziała bo wcześniej? Bo ja sobie nie życzę tego. Ale pani mi nie zna nawet. Nie mam prawo życzyć sobie nie. Ale może, ale pani mi nie znać nawet. Absolutnie nie życzę sobie, to mówię pani. Ale ja teraz, to jak ja to teraz wytnę według a, pani? To niech pan to, sobie wyczyta. A to może usiądźmy, porozmawiajmy o tym. Nie życzę sobie i proszę do mnie. Ale przecież, przed panią, ale działamy we własnej sprawie. Ale kogo pan reprezentuje? Siebie. A pani też siebie. No to ja działam odpowiedzialnie, ale pani idzie. Ale nie ma pan prawa uczytać.
jeżeli pani... bez mojej zgody, koniec. Ale to nie o to chodzi, widzi pani, bo jeżeli pani, ja działam odpowiedzialnie, to ja pokazuję swoją twarz, swoje zachowanie. Pani teraz zadziałała odpowiedzialnie, to było pani odpowiedzialne zachowanie. Ale ja sobie nie życzę upubliczniania tego w sieci, koniec. Ale pani z dobrym przykładem tego, ale czym, ja co pani zrobiła. Ale ja sobie nie życzę, nie ma pan prawa upubliczniać, jeżeli ja sobie nie życzę. A czy może koniec. Mi pani rozszerzyć nieżyczenie? Bo to, może mi to ułatwi. Ale Rafi S. Rafi Spacja S. Widzicie, popatrzcie, nawet takie coś, że człowiek działa z człowiekiem, to jednak nie chce być upubliczniony, popatrzcie. To jest tak naprawdę wizerunek własny, proszę państwa. No, jakby tam to nie patrzeć, to jest wizerunek własny. Gniew i wstyd własny to jest. To, co wam mówiłem. Tego nas uczono, no. Ja się oduczyłem, widzicie, pani się jeszcze uczy. Czy może pan odejść, bo... Ja czekam na otwarcie. Ale to proszę, proszę poczekać dalej, ponieważ ja rozmawiam z panią, a to są sprawy ochrony... To proszę, proszę panią zaprosić do budynku, do środka. Jeżeli proszę panią zaprosić. Ja jestem za tym, żeby pani otworzyła drzwi i zaprosiła tą panią. Sprawie, to ja panią odpowiednio nie, kieruję. Od początku ta pani może wejść do budynku i macie proszę rozmawiać pana. Tyle, ile pani sobie życzy. Ale to jest moja sprawa z państwem jako z urzędem, a pan powiedział, nie ma pan prawa, bo ja panu odbieram to prawo tu w obecności. Nie może pani, bo mamy wspólne dla wszystkich nie prawo. Nie proszę pana, nie ma pan prawa upubliczniać mojego wizerunku. Ja z miłością to zrobię. Zgody. Z miłością bo panią nakręcam. Pan trafi do prokuratora. Z chęcią pana Jacka. Bez tak, mojej dobrze. Zgody nie ma pan prawa tego robić. To jeszcze jest do wyjaśnienia z panią. Ale no, pani się musi zmierzyć czasami z własnym strachem. Tak, to jest też własny strach zmierzenia się, widzicie. Nawet jeżeli to jest po pozytywnej stronie. No. W jakiej działalności gospodarczej? Co jest z działalności gospodarczej? I to też będzie nagrane, proszę pamiętać. Proszę pamiętać, że to jest strefa publiczna niestety. Szanowna pani, to jest strefa publiczna. Proszę mi nie przeszkadzać w rozmowie. To jest strefa publiczna, ale ja mogę się dołączyć do każdego człowieka, który jest w strefie publicznej, proszę panią. Tak, do pani. Jeżeli, a ja będę zostanę obsłużony? Czy zostanę obsłużony? Wiecie, fajnie jakbym nie był, to wtedy rośnie mi pieniądze na koncie. Ja nie działam przeciwko pani, szanowna pani, tylko że ja mówię, no to jest takie coś, że ludzie boją się swojego wizerunku po prostu. No. Niepotrzebnie się pani boi, bo pani fajnie o tym materiale wyjdzie. Zobaczy pani. Jeszcze pani będzie zachwycona tym, no. Dobra, to ja tutaj chyba nic nie zrobię, bo nie chcę mi się służyć, wzywać, bo to znowu będzie przepychanka z policją, to mi się to nie opłaca. No, to tak, Straż Miejska to już błagałem, prosiłem, proszę bardzo. Do mnie nikt nie przychodzi, no to jest takie stanie, wiecie, do końca, aż do której dzisiaj mają. W poniedziałek do 16, wtorek do 16, środa do 16, czwartek 17 i piątek do 15, no. No, to sobie... Zobaczcie, jest 12.31, proszę bardzo. Teraz, czy mogę zostać wysłuchany, obsłużony? Czy mogę zostać wysłuchany przez was? Bo już idę stąd. Halo, czy mogę zostać tu przez kogoś wysłuchany? Czy mój głos jest dobrze słyszany dla urzędników? Proszę któregoś urzędnika, żeby wyszedł i wpuścił mnie do urzędu. Proszę do mnie podejść. Proszę, żeby któryś urzędnik do mnie podszedł. Drzwi są zamknięte. Szaleniec ubrany. Widzicie? Zobaczymy, czy wezwanie. No nie, bo to jest tak jak alarm, słuchajcie. Jakbym pszczeł, pali się, to by powychodzili. A teraz zobaczycie. Czy może pani do mnie podejść? Pani w białej bluzeczce może do mnie podejść na końcu korytarza? Dziękuję. Widzicie, patrzcie, wszyscy przechodzą, patrzcie, mieszkańcy Jaworzyna, mojego kochanego miasteczka. Proszę do mnie podejść, tak, widzę. Nie wiem, to chyba drugi raz krzyczeć, trzeci raz, to potem powiedzą, że wariat, nie? No, bo jak zaczną ich znowu prosić, to będzie wariat i zaraz tutaj znowu przyjdę do służby, słuchajcie, już mi się tego nie chcę. Wracam do...
Wracam do domu, sobie to obejrzeć, przeanalizować. Oczywiście pani będzie na materiale, bo ja u wszystkich umieszczam na materiale, bo w pewnym momencie, kim ja bym był, gdybym obcinał tych ludzi z mojego filmu? Słuchajcie, przychodzi Jezus, no nie, na świat, po raz drugi, mówi, będę was kręcił, urzędnicy. No tak by to było i teraz mówi tak, a tutaj pani to zakryje twarz, ale jestem w prawdzie, pani też, dobrze, bo pani się boi, tak? Boi się pani, to pani zakryje twarz, żeby się pani nie bała. A ja mówię tak, zmierz się z własnym strachem, proszę bardzo. Widzisz kamerę, zachowuj się jak przy kamerze. To normalnie masz się zachowywać tak, jak się zachowujesz, a to będzie ci zwisać i powiewać. Czy przed tobą jest kamera, czy nie? Jeżeli działasz odpowiedzialnie, to ci to powinno zwisać i powiewać, no właśnie. A ja bym się spotkał z panią, to jest. I następnego. No właśnie, i tak sobie idę, i tak sobie myślę, że chodzi o te drzwi, o ten klucz tak naprawdę, bramy i klucz. Bo mamy tak przyjęte, że się dostajemy przez tak zwaną ideę bramy. Nie przez ściany, wiecie, bo najłatwiej przez bramę, no nie? Tylko pytanie, czy otwarte, czy zamknięte. No i w moim przypadku zapoznawania się z systemem, to ja miałem otwarte, a teraz zacząłem rozpoznawać system, to mam zamknięte. A klucz, widzicie, jest po drugiej stronie, to nie ja uciekam, to nie ja mam listy gończe, tylko widzicie, oni tym razem nie mogą czy uciec, bo to nie mogą, bo nie muszą codziennie po 8 godzin tam siedzieć. To jedyne co, to zamknąć się kluczem przede mną, proszę Państwa. Wszystkich. Ja tak naprawdę, widzicie, pokazując wam te dokumenty, które miałem, to ja mogłem mieć do wszystkich urzędników pamięć. Czyli tak naprawdę zablokowali mi wszystkich urzędników i Straż Miejską i cokolwiek tam w budynku jest, tylko ze względu na jeden dział. Właśnie. Szkoda, że nie wpadłem na pomysł taki, żeby powiedzieć, że chcę iść do Straży Miejskiej. Czy mnie wpuścili do Straży Miejskiej? Wiecie? Ja muszę specjalny warunek spełniać. Wiecie? I pytanie, kiedy taka decyzja została podjęta? Czy wczoraj, czy dzisiaj? Nie, przedwczoraj, czy dzisiaj, tak. I od kiedy urząd jest zamykany i jak długo będzie? Tak. I warunki otwierania bramki. Tak. Co w przypadku sporu? Na przykład, tak? Popatrzcie, się ile jest komplikacji, jeżeli taką bramkę ktoś zamyka. A oni będą musieli, skoro takie słuszne to jest, zamykanie bramki, to będą musieli całą metodologię zrobić, widzicie. A jak nie zrobią, to ja mówię, to jest duża kasa już od państwa. A nie wiem, czy by był sędzia, który by rozpatrywał ciągle nowe wnioski, sprawa cywilna, ciągle nowe wnioski. Po ich stronie, w mojej, to wystarczy materiał. I mój kanał, tak? A ja już jestem pod domkiem, patrzcie.